Hejka, kochane mamuśki i wszyscy pozostali. Dziś zapraszam Was na dziecięcy haul. Ja strasznie lubię takie filmy oglądać. Ostatnio Wam nawet powiedziałam, że się wybrałam właśnie na zakupy. I teraz chciałam Wam pokazać, co zakupiłam. Też chciałam Wam polecić jedną stronkę, gdzie możecie znaleźć bardzo fajne ubranka dla dzieci. I mam nadzieję, że miło razem spędzimy ten czas. Ok, zacznę może od firmy Old Navy. Zakupiłam Wiktorii taki śliczny jumpsuit. Tutaj z takim paseczkiem a la sznurki, takie żeglarskie, tak mi się kojarzą, w kwiatuszki. I co jest fajnego, że tutaj na samym dole jest jeszcze rozpinane, no bo jeszcze moja Wiktoria sobie siusia do pampersów, więc tutaj jest takie, takie zapięcie i rozpięcie, więc w każdej chwili można bez problemu zmienić pieluszkę, nie trzeba, prawda, przez głowę od razu tego przerzucać. Bardzo miły materiał w ogóle z Old Navy, uwielbiam rzeczy, one są gatunkowo świetne, można je prać i się z nimi nic nie dzieje. To jest jedno. Kolejną rzeczą też z Old Navy jest kurteczka. Ona jest troszeczkę już większa, bo to jest na 4-latka, ale powiem Wam szczerze, że ta rozmiarówka w Old Navy, teraz Wiktoria w ogóle ma 18 miesięcy, normalnie nosi teraz na, już na 2-latka, a ja już jej kupuję następne ubranka na 3-latka. U nas jest po prostu tak wiekiem, jeżeli chodzi o rozmiary, podzielone, bo już, już niedługo te na 2-latka będą na nią po prostu za małe, więc wiem, że ta kurteczka może nam się gdzieś przydać. Bardzo ładny też taki kolorek. I ona była przeceniona na 11,99 z 22 dolarów, więc bardzo, ale to bardzo się opłacało. Ten jumpsuit kosztował 11 dolarów. Tą jeansową kurteczkę, ta jest teraz na Wiktorii, więc widzicie, jest różnica, jest troszeczkę, troszeczkę mniejsza. I ona była przeceniona na w ogóle 8 dolarów, więc stwierdziłam, że muszę ją wziąć. I teraz nawet było parę takich chłodniejszych dni, które sobie w niej chodziła, chociaż to jest taki bardzo cieniutki jeans, więc tutaj raczej nie jest jej jakoś gorąco, na wieczory jeszcze fajnie sobie zakłada. Kolejną rzeczą z Old Navy jest sukienka. Przepiękna sukienka w taką fajną krateczkę różowo-białą, tutaj z takim ściągaczem. Tutaj też ma takie właśnie jakby mankieciki na rękawach z zapięciem na guzik. I ta sukienunia też była przeceniona. Ona jest niby na 3-latka, ale Wiktoria już ją teraz spokojnie nosi. I ona też była przeceniona chyba na 8 dolarów. Jakoś tak, właśnie chyba też z 20. A więc też się bardzo opłacało, to są takie fajne kieszonki, no wygląda w niej przecudnie. Kolejną rzeczą z Old Navy też jest sukienka, taka ala jeansowa, z takim pięknym tutaj haftem, z takimi motylkami i kwiatkami, taka trochę właśnie też w stylu boho, tutaj z taką ładną jakby ala koroneczką, tu jest z tyłu zapinana na guziki, marszczona, takie marszczone rękawki na gumeczkę. No po prostu cudna jest ta sukienka. To jest też niby na 3-latka, ale jeszcze jest na nią za duża. Ona ma jeszcze chyba cenę. Nie, nie ma już ceny. I ona też była przeceniona właśnie na 8 czy na 9 dolarów, jakoś tak, więc stwierdziłam, że bardzo, ale to bardzo się opłaca i jest w ogóle przepiękna. Uwielbiam dla niej rzeczy. Kolejną rzeczą to są butki, są złote i te są właśnie o rozmiar większy, ona zaraz już będzie już w nich chodzić. One normalnie kosztowały 16,94, a były przecenione na chyba 11 dolarów, więc się opłacało. Takie śliczne jakby, ale tutaj są motylki. Kolejnymi rzeczami to będą właśnie rzeczy z tej stronki, jak już Wam powiedziałam na początku. Linka znajdziecie oczywiście na dole i sobie możecie zobaczyć, jakie mają bardzo ładne bawełniane
tutaj rzeczy. To jest akurat komplecik. Jest taka bluzeczka z takim słodkim tutaj guziczkiem w kratkę i kokardką. Tutaj z takimi, prawda, jakby żabocikami. I to jest taka ala tuniczka. I ona jest jeszcze niestety, ale za duża na Wiktorię. Jeszcze czeka na nią ten komplecik. I do tego obawiałam się jakoś tak, nie wiem, mierzyłam to, ale powiem Wam szczerze, że jakoś nie mogłam wymierzyć w końcu Wiktorii rozmiarów. I takie to wyszło duże. A to są takie fajne, takie spodenki z kieszeniami. I one są takie szersze troszeczkę i one się tak tutaj zwężają. W ogóle mi się podobały te kolory i te kwiatki, one są w różnych kolorach, te kompleciki. I one nie były drogie, bo one naprawdę do chyba 10 dolarów czy 15 jakoś tak chodzą na tej stronie. No i kolejne to są takie jakby spodenki, też są jeszcze za duże na Wiktorię, więc czekają z takim tutaj tutu fioletowym i to są takie zwykłe legginsiki. To sobie Wiktoria właśnie dostała od tej firmy. I jeszcze tutaj jedna rzecz z Old Navy, to są spodenki. To są spodenki, taki a la róż, ale widzicie, one się tak fajnie mienią, no po prostu ja się zakochałam w tych spodenkach. Też są niby na 3 latka, ale już Wiktoria w nich była i chodziła. I one były przecenione na 3 dolary, słuchajcie, więc naprawdę się opłacało. Kolejną rzeczą to będzie Target. Trochę mi się tutaj zdezelowało pod ciężarem ubranek. To jest kapelutek. Na mnie jest niestety za mały. To jest kapelusik, w którym Wiktoria ostatnio sobie chodziła. Rzadko w nim chodzi, bo ona jakoś tak nie przepada za w ogóle nakryciami głowy, gumkami, spinkami, opaskami, no za niczym, po prostu aż żal, bo mieć dziewczynkę i żeby nie chciała w takich rzeczach chodzić, ale ostatnio właśnie zaczyna dorastać chyba do takiej rzeczy i ten kapelusik jej się bardzo podobał, więc ona nawet cały czas w sklepie w nim chodziła. No i najświeższe zakupy z Marshalla i tutaj troszeczkę, słuchajcie, poszalałam, no ale nie mogłam się oprzeć. Zobaczcie, jaka piękna sukienka, no po prostu jak to zobaczyłam. Ona ma, te kwiatki są haftowane, jakby ala, nie wiem, jakby tiulik czy coś w tym stylu. Taka przezroczysta, ona jest na takiej ładnej halce bawełnianej, z tyłu ma guziczki zapinane, no jest przepiękna i Marek się śmiał, że właśnie będzie fajnie wyglądać, jak razem się ubierzemy z Wiktorią, ja w swoją tą koronkową z takimi kwiatkami właśnie w tym kolorze, a Wiktoria w tej będzie. I ona jest niby na 3 latka, ale ona już spokojnie, teraz Wiktoria będzie w tym sobie chodzić. I ona kosztowała 14,99 z 28 pierwsza cena. Śliczna jest ta sukienka, przepiękna. Kolejna rzecz to jest też z Marshalla, jak widzicie. To jest taki komplecik, spodenki, takie fajne w paseczki z kieszonkami. Do tego jest właśnie bluzeczka. Czekajcie, to powinno być o tak na odwrót. Tutaj też takie ładne ma kwiatuszki, kokardka. Też niby na 3 latka, ale ona teraz już spokojnie będzie mogła to nosić. I cena z 45 na 14,99. I jest to firma Nautica, na pewno Wam znana, dość znana w Ameryce. A i tu jeszcze na tych spodenkach są też takie kwiatuszki, cudo, cudo, cudo. I kolejna rzecz to jest taki must have tutaj na Florydzie, czyli kostium kąpielowy. I jak była teraz zima,
to żeśmy ubierali Wiktorię normalnie w taki kostiumik, prawda, jednoczęściowy, taki na ramionczka, bo to słońce, no oczywiście my ją zawsze smarujemy filtrami, ale to słońce nie jest zimą aż takie mocne, ale już teraz już ono naprawdę dość mocno opala, co można po mnie nawet zobaczyć. A ostatnio dużo chodzimy na basen, bo Wiktoria teraz się bardzo lubi kąpać w basenie, lubi pływać, w ogóle od najmłodszych lat to lubiła. Teraz właśnie używamy tych rękawków takich pompowanych, więc pewnie niedługo zrobi jakiś nowy filmik, co zabieramy właśnie na basen. Okej, i to jest kostiumik też właśnie z Marszala. On kosztował wcześniej 24 dolary, bardzo te kostiumy są drogie, bo to są te takie z tą protekcją UV, żeby właśnie chronić przed promieniowaniem, ale ja go kupiłam za 12,99 i to jest taka koszuleczka, czyli żeby tutaj, prawda, ramionka były zakryte, a jak przychodzi już całkowicie lato, to kupujemy w ogóle z długim rękawem te koszulki i wtedy ona właśnie w takim kostiumie chodzi. I do tego są takie słodkie majteczki z taką falbaneczką. Pewnie już jutro użyjemy tego kostiumu. No i przepiękny różowy kolor z takim fajnym pomarańczem. I już ostatnia rzecz. To są po prostu zwykłe majteczki z akurat tutaj z kopciuszkiem firmy Disneya. One normalne, ich cena to było w ogóle 18 dolarów. Później były 8, no i teraz za 4,99. Bardzo fajne takie majteczki, one są tutaj w takim zestawie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem majteczek. Okej, i to wszystko. A nie! Nie wszystko. Jeszcze dwie bluzeczki z Targetu. I to są w ogóle bluzeczki dla czterolatka, dla czterolatki. I one były przecenione z 8 dolarów na 4, więc za dwie bluzeczki mam, prawda, 8. Bardzo się to opłacało. Zawsze kupuję takie większe rzeczy, jak jest dobra cena, to kupuję, bo po prostu to się opłaca, a wiem, że i tak to założę później. U nas nie ma problemu, prawda, czy będzie ciepło, czy zimno, bo zawsze jest taka raczej sama pogoda. Taka jedna w serduszka, różowo-szare, tu jest taki słodki też guziczek w serduszko i tutaj taka łezka, wycięcie, to jest koronka. One z Targetu, tak? Mówiłam? To nie mówiłam. Tutaj są takie słodkie wstążeczki, kokardki, to jest też taka w szaro-różowych kolorach, no bardzo mi się one spodobały, takie a la tuniczki. Okej, i to już wszystko. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało, że może sobie coś tam podpatrzyliście. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaczki. Pa!